To jest podcast z pasją o mocnych stronach. Odcinek 195. Jak i kogo doceniasz? Nazywam się Dominik Juszczyk. Pokazuję, że warto działać intencjonalnie, dzieląc się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj odcinek solo. I tradycyjnie, jak nagrywam odcinki solo, to nie do końca przed nagraniem, nawet w trakcie nagrywania, nie do końca wiem, jak długi to będzie odcinek. Mam przygotowany temat, mam przygotowany temat, mam przygotowane punkty, o których chcę opowiedzieć, tematy, jakie chcę rozwinąć w ramach tego głównego tematu, ale czy to będzie 20 minut, czy 40 nie do końca wiem. Ale to może nie jest takie istotne. Ważne, że chciałbym się podzielić z Wami czymś, co dla mnie jest bardzo istotne. Coś, co tak naprawdę, jak nad tym pracowałem, to realnie wpłynęło na zmiany pozytywne w moim życiu. I chodzi o docenianie. Bycie docenianym, docenianą, ale też docenienie innych, innych osób. I nie wiem, jak to jest w Waszym, czy było w Waszym przypadku, ale ja tak historycznie patrząc, tak naprawdę dalej, teraz w tym momencie też, ja mam czasami wyzwanie z byciem docenianym. Jak ktoś mnie chwali, coś mówi do mnie, że coś dobrze zrobiłem, to moje takie pierwsze reakcje są weź przestań, przecież nie ma za co. To nic takiego. Czyli sam umniejszam, umniejszam temu docenianiu, tej pochwale. Czasami nawet szukając dziury. Nie no, mogłem, mogłem to zrobić lepiej. No tak, 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 ale następnym razem i... Idzie cała litania rzeczy, które były nie tak. To jest coś, co miałem częściej, teraz rzadziej, właśnie przez to, że zacząłem pracować nad umiejętnością przyjmowania doceniania, co wpłynęło też na moją umiejętność doceniania innych. Takim jednym przejawem też tego, że my nie do końca umiemy przyjmować docenianie, i też mówię o sobie, to jest taka pierwsza reakcja, która brzmi: nie ma za co. I to tak naprawdę jest umniejszanie temu, co ktoś nam mówi. Temu, że ktoś nas chwali. A przecież lepszą reakcją byłoby, dziękuję. Dzięki, że zauważyłeś, zauważyłaś. Po prostu takie proste podziękowanie. I uznanie tego, że zrobiliśmy, że zrobiliśmy coś dobrze. Ja w ogóle w temat doceniania, chwalenia najwcześniej zacząłem rozkminiać, tak rozważać w kontekście zawodowym. Kilka, może nawet kilkanaście już miesięcy temu nagrywałem wam w podcaście odcinek o Q12, czyli tym, co sprawia, że ludzie są bardziej zaangażowani w, w pracę. Q12, badanie Gallupa, Q Questions, czyli pytań, 12 pytań, które adresują to, co jest ważne dla ludzi, żeby się dobrze czuli w kontekście pracowym. I tam w ramach tego Q12 jedno z ważnych pytań na podstawie badań, analizy itd., które warto zadawać ludziom, z którymi się pracuje, jest takie pytanie. Takie stwierdzenie, na które odpowiadamy, czy się z nim zgadzamy, czy nie. Tam na skali od 1 do 5 bodajże. W ciągu ostatnich 7 dni otrzymałem, otrzymałam pochwałę lub wyrazy uznania za dobrze wykonaną pracę. Czyli jest tutaj pytanie, czy przez ostatnie 7 dni, tak naprawdę niewiele, prawda, ja jako pracownik usłyszałem, że coś zrobiłem dobrze. I w ramach tych, tego modelu, w ramach tych 12 pytań, to jest właśnie jedno z tych ważnych obszarów, które sprawia, że ludziom się dobrze lub źle, jeżeli tego nie mają, pracuje. To nie jest tylko w badaniach Galupa. Jakiś czas temu pracowałem z inną firmą, w której korzystaliśmy z Picona. Inne narzędzie do, do sprawdzenia zaangażowania i, i tego, jak bardzo ludzie chcą lub nie chcą zostać w organizacji. Teraz Picon nazywa się bodajże Workday. I tam są takie dwa pytania, które też dotyczą tego samego obszaru. Jeśli wykonam swoją pracę dobrze, wiem, że zostanie ona doceniona. To jest jedno z pytań, które jest zadawane ludziom co jakiś czas. I znowuż na nie można odpowiedzieć na, tam na skali chyba od 1 do 10, z tego co pamiętam. A drugie pytanie. Otrzymuję wystarczającą ilość informacji zwrotnych, by wiedzieć, że dobrze wykonuję swoją pracę. Czyli też dotyczy to informacji zwrotnych o tym, że dobrze coś, coś robię. I to jest bardzo ciekawe, że w tych modelach, które właśnie badają, sprawdzają taką pracę ludzi, to jest uznawane za jedną z bardziej istotnych, istotnych rzeczy. Taka ciekawostka, w tych pytaniach ludzie często wsadzają sobie słowo menedżer, menedżerka, lider, liderka, czyli że w ciągu ostatnich 7 dni otrzymałem pochwałę lub wyrazy uznania za dobrze wykonaną pracę od lidera, liderki. W oryginalnych pytaniach tego tam nie ma, nie ma tam słowa lider. To chodzi o to, żeby umieć się nawzajem w zespole doceniać, czyli nie tylko od przełożonych, ale od współpracowników, współpracowniczek, ludzi, z którymi się na co dzień pracuje, podwykonawców, partnerów, osób, które są wokół nas w innych zespołach. Chodzi właśnie o stworzenie takiej przestrzeni na to, żeby docenianie było normalną częścią komunikacji na co dzień. I z tym docenianiem też jest ciekawe. Pamiętam, że jak pierwszy raz prowadzałem ten model w swojej, w swojej pracy, to liderzy, z którymi pracowałem, mówili, kurczę, no to co, ja mam teraz 107 dni chodzić i, i dawać się chwalić ludzi. Z takim przekonaniem, że to tak za często mówię, tak, powinniście stworzyć taką atmosferę, żeby było naturalne to, że się chwalimy nawzajem. Jeżeli to będzie naturalne, to nie trzeba będzie pilnować, czy, czy minęło 7 dni, czy nie. Niektórzy. Niektóre osoby nawet do tego stopnia się tym przyjmowały, że mówiły: Dominik, daj nam znać, kiedy będziesz wysyłał pytanie, to wcześniej zrobimy rundkę, pochwalimy, żeby ludzie odpowiedzieli wysoko na to pytanie. Oczywiście próbując hakować trochę, trochę system, przecież nie, nie o to chodzi. Więc. To docenianie z jednej strony jest uznawane za istotne, a z drugiej strony, nawet w kontekście pracowym, gdzie nad tym pracujemy, jest, jest nieczęste. Żeby nie było. To też dotyczy życia prywatnego. Zaraz o tym powiem, dlaczego to jest tak bardzo istotne w kontekście pozapracowym docenianie innych w, naszych, w naszym otoczeniu. Przyjaciół, partnerów, partnerek, przyjaciółek, znajomych, dzieci itd. Tu jeszcze powiem sobie opowiem wam jedną anegdotkę, że w ramach w ramach pracy nad docenianiem były osoby, które znowuż trochę próbowały to hakować i chodziły po biurze. Ja pracowałem przez pewien czas, przez dłuższy czas, w zagranicznej firmie i tam jeden z menedżerów próbował to hakować i chodził po biurze i klepał po ramieniu. Wykonuje teraz taki ruch, wy go nie widzicie, ale ręką klepania po ramieniu i mówił taki good job. I tak naprawdę jemu się wydawało, że do docenia inne osoby, ale tak naprawdę dla. Dla pracowników to był taki trochę policzek, nie? że a, kazali mu doceniać, to docenia, mówi good job, i tak naprawdę nie wiadomo, nie wiadomo o co chodzi, nie wiadomo nie wiadomo za co jest to good job, może to jest po prostu takie, takie powiedzonko. Po pewnym czasie ten to powiedzonko, good job, było takim niemalże jednoznaczne z takim policzkiem, nie? że przychodzi oklepana formułka. I ludzie sobie z tego zaczęli żartować i, i, i nabijać się z tego. Więc to też nie chodzi o takie docenianie, że przychodzi mówię, mówi o dobra dobra robota. I teraz mam pytanie do Was, możecie sobie na nie odpowiedzieć lub nie. Byłoby miło, gdybyście stwierdzili, że, że warto sobie to pytanie zadać sobie. Właśnie to dwa pytania. Kiedy ty czujesz się doceniony, doceniona? W jakich okolicznościach, przez kogo? To jest jedno pytanie. A drugie pytanie brzmi. Jak Ty doceniasz? Jak Ty chwalisz inne, inne osoby? To nie jest takie oczywiste pytanie, bo ja sam też potrzebowałem się chwileczkę nad tym zastanowić, kiedy ja zostałem doceniony w jaki sposób, i kiedy poczułem, że to jest docenienie, i kiedy, kiedy ja doceniam. Tak naprawdę, kiedy mówimy o docenianiu, to mówimy trochę o formie, formie informacji zwrotnej. Pewnie nieraz słyszałeś, słyszeliście. O feedbacku, o informacji zwrotnej, że, że warto, warto chwalić. Przed chwilą powiedziałem, że good job i takie poklepanie to nie jest dobre docenienie. Dobre docenienie ma właśnie formę takiego dobrego, jest dobrze przygotowane i ma formę taką, że my wiemy, za co jesteśmy docenieni. Tak samo, kiedy dajemy ten feedback taki konstruktywny, że wiemy, co mamy do poprawy, to warto przy docenianiu dokładnie powiedzieć, za co doceniamy, żeby ta osoba wiedziała, co zostało dostrzeżone. I co warto robić jeszcze bardziej? Zresztą pomyślcie sobie sami, same, jak wy usłyszycie docenienie, to chyba jest fajnie, kiedy dokładnie wiecie, za co to otrzymałyście, otrzymaliście i co ludzie dostrzegli w waszym, w waszym działaniu. Zresztą jak mówimy o feedbacku, no to bo tam jest takie kilka wyróżników dobrego feedbacku na bardzo ogólnym poziomie, to teraz wspomnę. One są też bardzo ważne w kontekście indywidualnego, pozytywnego docenienia. Czyli warto, żeby to było dokładne docenienie, takie minimalizujące możliwość interpretacji. Teraz podam, podam kilka przykładów. Warto, żeby było w kontekście jakiegoś wydarzenia, projektu, zdarzenia, interakcji i tak dalej. Warto, żeby było tak sformułowane, żeby ludzie, którym dajemy docenienie, żeby wiedzieli, co z tym dalej zrobić, na czym mogą budować, co mogą jeszcze bardziej robić na podstawie tego, co im, co im mówimy. I w odpowiednim gronie. Niektóre osoby lubią być doceniane indywidualnie, jeden na jeden. Niektóre lubią być pochwalone, docenione na większym forum. Warto wiedzieć, kto jakie ma oczekiwania w tym, w tym obszarze. I tutaj jeszcze w kontekście doceniania jest kilka takich myśli, zanim podam przykłady, które chciałem się z Wami podzielić. To jest trochę może filozoficzne. Jak z kimś. Wchodzimy w interakcję, czy to jest prywatnie, czy zawodowo, i widzimy, że ta osoba coś robi dobrze, to może nawet na początku pochwalimy, docenimy, że ta osoba coś robi, ale potem następuje coś takiego jak adaptacja hedonistyczna. To jest takie nasze przyzwyczajenie się, że, że coś, coś jest i przestajemy dostrzegać to po pewnym czasie jako coś specjalnego. Po prostu staje się to naszą rzeczywistością. Przez to Cały czas podnosimy, podnosimy nasze standardy i nasz poziom oczekiwań, zapominając, że to coś, co jest, jest już, jest już dobre. Czyli na przykład w związku czasami nie wiem, przygotowujemy komuś codziennie śniadanie, i po pewnym na początku ta osoba z tego bardzo zadowolona, zachwycona i, i nam dziękuję, ale po paru miesiącach to staje się codziennością i przestajemy dostrzegać, że to jest coś fajnego, że to, że ktoś nam robi śniadanie albo robi coś dla nas dobrego, że jest czymś specjalnym i przestajemy za to dziękować, staje się naszą codziennością. To jest właśnie ta adaptacja hedonistyczna i ja bardzo, bardzo jestem zwolennikiem tego, żeby zauważać takie rzeczy i poprzez częste docenianie nawet rzeczy wielokrotnie pokazywać, że tak, doceniam to, że to jest, pomimo tego, że to jest naszą codziennością. Jeżeli znowu trzymając się związków czy jakichś bliskich, bliskich relacji, jeżeli ktoś nas często pyta, jak się czujemy, i rzeczywiście zwraca na nas uwagę i daje nam swój czas uwagę, i na początku to bardzo doceniamy, a potem staje się to powszechne i, i przestaje być takie specjalne, to i tak warto to doceniać i co jakiś czas pokazywać słuchaj e, widzę, że jak mamy jakiś problem, albo że jak się spotykamy, to na początku dajesz mi całą swoją uwagę, słuchasz, zadajesz pytania, i ja to bardzo, bardzo doceniam. Pomimo tego, że to dzieje się za każdym razem, jak się spotykamy, to jest dla mnie bardzo, bardzo ważne i bardzo Ci za to dziękuję. Czuję się wysłuchana, wysłuchany, czuję się, do, czuję się zaopiekowany, czuję się, że jestem dla Ciebie ważny. I taka, taka uwaga, takie docenienie wydaje mi się bardzo istotne, właśnie w przeciwdziałaniu adaptacji hedonistycznej. To samo może być w kontekście pracy. Jeżeli ktoś na spotkaniu zawsze jest na czas i zawsze jest przygotowany, to po pewnym czasie staje się naszą codziennością. Ja bardzo pracuję nad tym, żeby pamiętać o tym, nawet po raz dziesiąty, trzydziesty, pięćdziesiąty setny, powiedzieć: Słuchaj, widzę, że zawsze na spotkaniu jesteś na czas, dzięki za to, bardzo doceniam. Sprawia to, że moja praca jest łatwiejsza i przewidywalna. Mogę na Tobie polegać. Niezmiennie jest to dla mnie ważna, ważna rzecz, więc warto doceniać też takie rzeczy, które są na początku ekstra, potem stają się codziennością właśnie, żeby przeciwdziałać adaptacji hedonistycznej. Tutaj takie trochę mini zadanie dla was. Pomyślcie sobie, co w waszym otoczeniu, bo kto w waszym otoczeniu robi coś dla was dobrego, coś, co bardzo lubicie, co, czego się bardzo cieszycie i co stało się waszą codziennością, i już dawno tego nie doceniłyście, nie doceniliście. I może warto za to, za to podziękować. Jeżeli znajdziecie taką jedną rzecz i tą jedną rzecz przekażecie takiej osobie, to myślę, że to będzie już bardzo, bardzo duża, pozytywna zmiana. Często osoby, którym się za to dziękuję, albo których się za to docenia, co coś takiego codziennego, na początku wyrażają zdziwienie. Ja sam się z czymś takim spotkałem, z takim pytaniem, a dlaczego za to dziękujesz? przecież to jest takie oczywiste. kurczę, no właśnie nie chcę, żeby to było oczywiste. Nie chcę, żeby to było takie, takie coś, że, że to pomijamy. Chcę, żebyś wiedziała, wiedział, że to jest dla mnie bardzo ważne, że to doceniam doceniam to dlatego, że x, y, Kolejnym powodem, może taką przyczyną, dla której warto doceniać, jest to, że to coś może być ostatni raz. Już tłumaczę, o co, o co chodzi. Od sama Harisa uczę się wielu rzeczy. Sam Harris, twórca podcastu Making Sense, aplikacji Waking Up, kilku książek, osoba, która mnie się bardzo inspiruje, która pokazuje mi, jak można rozmawiać, ale też jak można głęboko wchodzić w jakieś tematy i jak można nakłuwać taki balonik z tabu różnych, różnych obszarów. I w którymś z jego materiałów usłyszałem takie coś, że my rzadko wiemy, rzadko wiemy, że coś robimy po raz ostatni, że jest coś ostatni, Ostatni raz. On tam podaje taki bardzo prosty przykład, że idziemy, mamy małe dziecko, idziemy z dzieckiem za rękę. To dziecko ufnie i z radością trzyma nas za rękę, ale pewnego dnia powie nam: słuchaj, tato, mamo, jesteśmy, jestem już za duży, za duża, nie chcę trzymać za rękę. I my czasami pomijamy to, że dzień wcześniej był ostatni raz, kiedy to, to robiliśmy. I dlatego warto takie rzeczy właśnie zauważać i doceniać, bo możliwe, że to jest ostatni raz. I jeżeli to docenimy, zobaczymy to możemy się ucieszyć tym, dopóki to, to jeszcze istnieje, dopóki to jeszcze, jeszcze jest. Ja ostatnio miałem taki przykład tego, że dzięki świadomości, że coś może być po ostatni, bardziej cieszyłem się danym, danym doświadczeniem i o tym mówiłem osobom, z którym to doświadczenie współdzieliłem. Chodzi o mój wyjazd wakacyjny z moimi synami. Moi synowie mają 17 i 14 lat. I ja nie wiem, czy to nie był ostatni wyjazd z moim starszym synem. Dużo zależy od niego, czy będzie chciał jechać ze swoim tatą na, na urlop, czy, na wakacje, czy nie. Natomiast ta świadomość, że to może być ostatni raz, sprawiało, że ja dużo bardziej dostrzegałem te wszystkie rzeczy, które robimy razem i jeszcze bardziej się z nich cieszyłem. I o tym otwarcie mówiłem i starszemu, i młodszemu, jak bardzo się cieszę, że mamy taką i taką możliwość, że robimy to, to i to, że w taki, w taki sposób wchodzą interakcje ze mną. Myślę, że to było też ważnym doświadczeniem i dla mnie, i dla nich w czasie, w czasie takiego wyjazdu. Więc to są takie dodatkowe dla mnie powody, dla których warto, warto doceniać inne osoby i dla których też ja się tak bardzo cieszę, jeżeli ktoś docenia, docenia mnie. Czyli, z jednej, strony, z jednej strony, mamy wszystkie rzeczy związane z nauką, z badaniami, jak to jest ważne w kontekście interakcji między ludźmi. Z drugiej takie proste rzeczy, docenianie oczywistych rzeczy codzienności po to, żeby budować relacje, żeby pokazywać innym, że my to widzimy, że doceniamy, że te osoby dla nas są ważne, istotne i tak A po trzecie, żeby nie pomijały nas jakieś doświadczenia, które może za jakiś czas już będą dla nas, dla nas niedostępne. To jest te kilka powodów, dla których dla mnie docenianie jest, jest istotne. Jest jeszcze jeden powód, teraz sobie o tym przypomniałem. Będę pewnie o tym mówił bardziej, jak będę nagrywał kiedyś odcinek podcastu o książce o dziewięciu kłamstwach o pracy. Tam też jest taki obszar, te, jeden temat poruszany, w którym autor, tam akurat autorem jest Markus Buckingham, mówi o tym, że doceniając to, co ludzie do, robią dobrze, sprawiamy, że oni są skuteczniejsi, skuteczniejsze w swoim działaniu. Posłyszą, aha, to robisz dobrze. To na tym się jeszcze bardziej skupiają, więc dajemy im szansę też, żeby skupili się na tym, w czym są mocni na swoich mocnych stronach. Ale o tym opowiem w przyszłości w osobnym, w osobnym odcinku. I tutaj dochodzimy do, do kilku przykładów, które, jak chcie, z którymi chciałem się z Wami podzielić. To nie jest tak, że jestem jakimś mistrzem docenienia i mam całą wiedzę, i, i, i to, co ja mówię, jest jedynym sposobem docenienia. To jest coś, co trochę eksperymentowałem, trochę oczywiście na podstawie tego co czytałem, coś, co działa dla mnie. Ja zresztą bardzo chętnie usłyszę, przeczytam wasze komentarze w tym, w tym obszarze, jak Wy doceniacie, jakie jest dla Was dobre docenienie, co, co sprawiło, że wy poczułyście, poczuliście się docenieni. Chodzi o to, żeby, żeby właśnie to nie było takie poklepanie po plecach, żeby to nie było takie good job, tylko bardzo konkretna, konkretna informacja. Czyli na przykład jeżeli nasz kolega, współpracownik, współpracowniczka, koleżanka zrobili, zrobiły coś na czas, dostaliśmy raport na czas, no to możemy powiedzieć dzięki za dostarczenie raportu, ale możemy też powiedzieć coś bardziej, żeby to sobie wiedziały, dlaczego to dla nas istotne. Dzięki, że, że dostałem ten raport dzisiaj na czas, tak jak się omawialiśmy, dzięki temu ja Mam teraz przestrzeń na to, żeby spokojnie na tym popracować. Nie stresuję się, nie muszę zostawać po godzinach. Także to twoje działania sprawiły, że ja teraz jestem spokojniejszy. Dziękuję ci bardzo, bardzo za to. W kontekście przykładów z mojej pracy zawodowej, jak dostaję kolejną świetną grafikę, to mówię nie, nie tylko na zasadzie dzięki za, za grafikę, tylko mówię, wiesz co, ta grafika bardzo pasuje do, do tematu. Za każdym razem, jak patrzę na to, co, co dostaję, to uśmiecham się i jestem zaskoczony, jak zwizualizowałaś, zwizualiz akurat w moim przypadku to jest współpracowniczka Ola, jak zwizualizowałaś ten temat. I dziękuję Ci, że widzę, że wkładasz w każdą grafikę nową energię. I to jest super. Mam ogromne zaufanie do tego, że każda kolejna będzie, będzie dobra. Jeżeli pracuję Pracuję z wirtualną asystentką, z Agatą i widzę, że jest wszystko poukładane w Teamworku. Teamwork to jest aplikacja do zarządzania projektami. To nie tylko mówię na zasadzie dzięki za, za to, że wszystko jest w porządku, tylko mówię, Agata dzięki, Agata słucha tych odcinków wypisując linki, więc też usłyszę to, co tutaj mówię. Dzięki za to, że, że w Teamworku jest taki, taki porządek. To sprawia, że ja w przewidywalny sposób mogę planować swoje dni, a przez to regularnie mogę planować też odpoczynek, bo wiem, ile pracy mnie czeka do przodu. Więc Twoja praca sprawia, że moja praca jest łatwiejsza, ale przez to też mam przewidywalny czas na, na odpoczynek i relaks. I, i dziękuję ci, dziękuję Ci za to. Jak widzę, że mój syn zrobił świetne zdjęcie, na naszej jakiejś to nie mówię tylko super zdjęcie, fajnie uchwycone, tylko mówię, wiesz co, bardzo podoba mi się to zdjęcie. Widzę, że zastosowałeś takie, takie, takie wzorce, wzorce, kompozycyjne. I kurczę, podoba mi się ten fragment tutaj uchwycony, bo widać w nim takie, takie, takie rzeczy. Czyli nie tylko mówię, super, nie jest to good job, poklepanie, tylko jest. Powiedziane, co w tym zdjęciu, co w tym co ja widzę, jaki wysiłek to włożyłeś, co mi się tam, tam podoba. Kiedy widzę, że mój tata pokazuje emocje, a generalnie rzadko u niego widzę emocje, to też chcę to docenić. Nie mówię tylko dzięki za pokazanie emocji, mówię, wiesz, co, chcę Cię lepiej zrozumieć, i to, że pokazujesz swoje emocje, pokazujesz mi, jak do tego podchodzisz, jakie, co to u Ciebie wzbudza. Dla mnie jest bardzo ważne, bo mogę cię lepiej poznać. Poznanie ciebie jest dla mnie istotne. Także dzięki za to, że otwierasz. Otwierasz się przede mną i pokazujesz też tę część siebie. Kiedy mój sąsiad zapamięta moje imię i przy następnym spotkaniu witam je moim imieniem, to nie mówię tylko cześć i idę dalej, tylko mówię, kurcz, ale super zapamiętałeś moje imię, fajnie słyszeć, że, że włożyłeś to na to wysiłek. Jak słyszę, że do mnie zwracasz po imieniu, to od razu czuję, że trochę się lepiej znamy i łatwiej znamy ze sobą rozmawiać, także dzięki, dzięki za to. czym to samo się tyczy, na przykład, jak z kimś rozmawiam, czy to w kontekście pracowym, czy, czy prywatnym, i ta osoba zapamiętała na przykład imiona moich dzieci i pyta się o, o, o moich synów, używając imion przy następnym spotkaniu, to ja też czuję, że ta osoba, dla tej osoby w jakiś sposób jestem w tym obszarze ważny, bo włożyła pewien wysiłek, żeby zapamiętać te imiona. Ja o tym mówię, po to, żeby ta osoba o tym usłyszała, żeby poczuła się doceniona, żeby usłyszała, że ktoś z boku docenia to, że ona, nie wiem jak to zrobiła, ale no zrobiła coś, żeby te imiona, imiona zapamiętać. Z dowolną osobą, jeżeli mi się z tą osobą dobrze rozmawiało, to też na końcu, pewnie nie za każdym razem, ale częściej niż kiedyś mówię, świetnie spędziłem z tobą teraz czas, ta rozmowa była, była bardzo bardzo dobra. A czułem, że jesteśmy na sobie skupieni a i, i wynoszę z niej ciekawe myśli. Także dzięki za te, za te myśli, za twoją uwagę i za twoją, za twoją energię w tej rozmowie. Ta osoba też słyszy wtedy, aha, to chodzi o to, że była uwaga i energia. To osoba, ktoś z boku to, to zauważa. I to chyba tyle, jeżeli chodzi o, o to docenienie z tych rzeczy, które przygotowałem. Chciałem podzielić się z wami właśnie taką, taką moją trochę odkryciem z ostatnich właśnie lat, że docenianie jest niedocenianym, niedocenianą czynnością. Jest czymś, nad czym warto się skupić, uczyć, budować sobie uważność, żeby dawać to docenianie innym osobom, ale też zauważać, jak reagujemy na to, że ktoś nas docenia, bo to buduje nasze, nasz obraz siebie, pokazuje w czym jesteśmy mocni, kto coś zauważa w naszym działaniu, ale też przeciwdziała właśnie tej adaptacji hedonistycznej. Pozwala doceniać to, że, że to jest, dopóki to jeszcze jest, a nie tylko na zasadzie, że to kiedyś, kiedyś było i, i, i przeminęło. Także zachęcam Was do, do eksperymentów. Bardzo Was zachęcam do zadania sobie tych pytań. Jak Ty się czujesz, kiedy i jak Ty się czujesz doceniony, doceniona? Jak Ty doceniasz? I kiedy ostatnio Kogoś doceniłeś, doceniłaś? Te trzy pytania można sobie zadać. Jestem ciekawy Waszych odpowiedzi na te pytania. Także dajcie znać, proszę, w komentarzach, czy to na blogu, czy na Instagramie, czy na Facebooku, gdziekolwiek Wam, gdziekolwiek wam wygodniej. Na koniec, jeszcze zanim, zanim pójdziemy sobie w swoją stronę chociaż zakładam, że część z Was słucha tego. Tego podcastu, właśnie w drodze, to chciałem, chciałem powiedzieć, że intencjonalnie się rozwija. Intencjonalnie teraz wspólnie pracujemy nad kolejnym 12 tkodniowym rokiem. Zadajemy sobie wiele pytań, ale też jest okazja właśnie do uczenia się takich rzeczy jak docenianie, dzielenie się swoimi doświadczeniami. Także bardzo Was zapraszam do intencjonalnie.pl. Jeszcze są, jeszcze są miejsca, tak jak już mówiłem, buduję to do 1001 osób. Potem będzie społecznością zamkniętą, chyba że ktoś będzie rezygnował, no to wtedy będziemy wpuszczać nowe, nowe osoby. A na koniec bardzo dziękuję, że jesteście. Ja bardzo, bardzo doceniam to, że, że słuchacie tych odcinków, że dajecie mi swoją uwagę i swój czas, bo to nie jest tak, że, że to się dzieje próżni. Słuchając tego odcinka, dajecie mi przez chwilę swoją uwagę i swoją energię i jestem za to bardzo wdzięczny. Jestem też bardzo wdzięczny za to, że możemy o tym sobie rozmawiać: że jest to jakaś wymiana informacji, myśli i ja czym się dzielę. I na podstawie Waszych odpowiedzi, też czy komentarzy, czy rozmowy zaczynamy lepiej rozumieć ten temat. I Tego podcastu bez Was by, by nie było. Jestem za to bardzo wdzięczny, że, że wracacie i słuchacie. To tyle na dzisiaj. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!